Cześć wszystkim! Nigdy nie zgadniecie, z kim przeprowadzę dziś wywiad. Z baletnicą Misty Copeland. Znalazła czas, żeby ze mną porozmawiać. Prawda, że ekstra? Okej, Misty, zacznijmy od poważnych pytań. Ser czy pepperoni? Ser czy pepperoni? Na tę chwilę wybrałabym ser, bo od jakiegoś czasu nie jem mięsa, ale kiedy je jadłam, uwielbiałam pepperoni. A ty wolisz ser czy pepperoni? O, ja wybieram ser. Nie ma nic lepszego niż roztopiony ser. Jaka jest twoja wymarzona rola? Już ją dostałam, to była rola Julii. Ale jest rola, której jeszcze nie tańczyłam, a marzy mi się, odkąd zaczęłam tańczyć w balecie. To Kitty w balecie Don Quixote. Nie widziałam tego, muszę się na to wybrać. Barbie, powiedz, lubisz balet? Uwielbiam balet. Właściwie to moja siostra Chelsea teraz zaczęła tańczyć i pyta, czy masz jakieś rady, jak zapamiętać te 5 pozycji. Wiesz, myślę, że trzeba je robić po kolei. I według mnie pozycja numer 1 jest najłatwiejsza. Dlatego niech zacznie od niej. Kiedy przechodzi się do kolejnych pozycji, to jest po prostu odrobinę trudniej. 5. pozycja to pozycja, którą trzeba bardzo długo ćwiczyć i wiesz, jest ostatnia, bo pod koniec wyglądasz jak precel. Bardzo lubię precle. Okej, dziękujemy za radę. A ty dostałaś jakieś wskazówki? Nie zawsze kierować się słowami innych. Myślę, że to bardzo ważne. Dla mnie jako artystki, która naprawdę często bywa oceniana i krytykowana. Zgadzam się. Wymień 3 drobne przyjemności w twoim życiu. Balet, muzyka i jedzenie. Rozumiem. Czego się najbardziej boisz? Wiesz, myślę, że moim największym lękiem, jeszcze kiedy byłam mała, był i jest strach, że kogoś zawiodę. Myślę, że dzięki temu jestem taka pracowita i pewnie dlatego udało mi się osiągnąć sukces w swoim fachu. Jasne. A co powiedziałabyś komuś, kto mierzy się ze swoim największym lękiem? Po prostu to zrób. Myślę, że nie da się przygotować do czegoś, co cię naprawdę przeraża. Trzeba skoczyć na głęboką wodę, a potem robić wszystko, żeby po prostu pewnie stanąć na 2 nogach. To bardzo inspirujące. Kto był twoim idolem? Raven Wilkinson. To baletnica, która tańczyła w balecie Ruse de Monte Carlo. I jest Afroamerykanką, która jako pierwsza dołączyła właśnie do Ruse de Monte Carlo. O! A kto jest twoim największym idolem? O, mam ich tak wielu. Ale zdecydowanie David Bowie, May Jamison, Melinda Gates. Po prostu inspirują mnie ludzie, którzy mają odwagę walczyć o własne przekonania. Tak jak ty, Misty. Jaką chwilę zapamiętasz do końca życia? Dzień, w którym zostałam zawodową tancerką. Tak? Jasne. Wspaniała chwila. Dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w moim vlogu, Misty. Nie możemy się doczekać, w jakich jeszcze inspirujących rolach cię zobaczymy. Prawda, kochani? Pa! To taki trochę tor przeszkód. Dobra, gotowy? Tak. To my! Uwielbiamy nagrywać wyzwania, więc dzisiaj podejmiemy się kolejnego. Nie powiedziała mi, co będziemy robić, bo chce mnie zaskoczyć. Owszem, to będzie niespodzianka. Myślę, że to ci się spodoba. Wyzwanie pizzy! Lubię pizzę. Wiem, że lubisz, ale powiem ci, o co chodzi. Ty masz jedną połówkę, a ja drugą połówkę. Mamy tutaj mnóstwo różnych składników, które musimy wrzucić na placek i trzeba zjeść cały kawałek, żeby wygrać. Okej. Nie wiem, gdzie jest haczyk, co? Zaraz zobaczysz. Zawsze jest haczyk. Myślę, że będziesz w tym niezły. Masz żołądek ze stali przecież. Lubię. On je płatki z mlekiem i ostrym sosem. Nie. Owsiankę. Papier, kamień, nożyce. Gramy do 3? Jasne, że tak. Tak jest! Wygrałam! Ja zaczynam, okej. To anchois. Nie są moją wielką miłością, ale w sumie mogą być, więc... To żelki. Ciekawe. Winogrona obrane. Salami. Solone chipsy. Mam banany. Nie cierpisz bananów. Barbaro, ja nie zjem bananów. Wiesz, że ich nienawidzę. Przepraszam. Teraz na pewno wygram. To Było nie w porządku. A to nie było specjalnie. Bardzo nie w porządku. Upieczona. Teraz cały dom pachnie bananami. Ja nawet nie mogę na to... Chyba nie dam rady. Tak! Doskonale! Nie muszę jej jeść. Wygląda obrzydliwie. O, fuj. Bo twoja nie jest taka zła. Nie? Serio? Chcesz zjeść do końca? Nie jest dobra, ale nie jest zła. Dobra, gotowy? Tak, tak. Pa! Pa! Hej, mam pełną buzię i nie mogę. Wierzę, że to zjadłeś. Co słychać? W komentarzach najczęściej prosicie o wyzwanie Ken robi Barbie makijaż, więc specjalnie dla was. Jak leci? Dobrze, jesteś podekscytowany wyzwaniem? Już nie mogę się doczekać. Jestem trochę poddenerwowany. Ale czy ty jesteś podekscytowana? Skoro ty się denerwujesz, to ja już trochę też. I bardzo słusznie. Ale nie mogę się doczekać. W 8. klasie sam robiłem makijaż przed spektaklem. Owszem, byłeś żabą. Grałeś wtedy żabę. I pomalowałem powieki na zielono. Nikt nie jest idealny. O, rety. Okej. Robimy to dla was. Dobra, gotowy? Zaczynamy. Chyba tak. To jest korektor? Oj, to... Nie do końca tego się spodziewałem, ale... Bardzo dużo pudru, przepraszam za to. Nie będę otwierać oczu. Tak mi się nie podoba. Czy ty właśnie polizałeś palec? Wiesz, perfekcja wymaga poświęceń, ludzie. Nie chcę ci mówić, co masz robić, ale trochę tego dużo. Dziękuję, Picasso na pewno nikogo nie słuchał. Merci beaucoup. Dziwnie się zachowujesz. Pas possible. Okej. Możesz zerknąć. Jesteś pewien? Jestem pewien. Na pewno koniec? Dobrze. Aha. Niemożliwe. Wyglądam uroczo. Podoba ci się, tak? Jasne, jestem kotkiem. Dobra robota, Ken. Dziękuję. Dobra robota. Gotowy? Gotowy. Świetnie. Pa! O, hej, jak się macie? Może chcecie wiedzieć, co jest w mojej torbie? Co mam w torebce? Na początek notes i długopis. Obowiązkowo. Zawsze mam je przy sobie. Telefon, gniotek, zabawka do zajęcia rąk, a ta się jeszcze odbija. Błyszczyk, mandarynka, mój ulubiony owoc. Krem z filtrem. Jak wiecie, mieszkam przy plaży. Zakładka z księgarni i... klucz. Nie mam zielonego pojęcia do czego. Mój kamień? Teraz już nie pamiętam dlaczego, ale pewnego dnia byłam zdenerwowana, więc tata zabrał mnie na plażę, żeby mnie czymś zająć i znalazłam ten kamień. Namalowaliśmy na nim napis teraz. Ma mi przypominać, żeby żyć tu i teraz. Zawsze, kiedy na niego patrzę, biorę głęboki wdech w stresujących sytuacjach. Poza tym przypomina mi o nim. O tacie. Tata plus teraz. Słownik mandaryńsko-angielski. Uczę się chińskiego. Wspominałam? Słuchawki Stacy pożyczyła mi, bo ja zgubiłam swoje. O nie, to portfel Kena. O, pewnie zostawił go u mnie, kiedy surfowaliśmy z Niki i o nim zapomniał. Serduszko papierowe. Okej. To jest dość ciekawe. W tym pudełku jest broszka, którą babcia dała mi, kiedy byłam mała. Dostała ją od swojej babci. Wciąż powtarza mi, że broszka jest magiczna, ale muszę naprawdę uwierzyć w jej magię. Oczywiście, że wierzę. Trzeba wierzyć w magię babci. Srebrny mazak do paznokci, no bo nigdy nie wiesz, kiedy ci się przyda. Szczotka, miodowe paluszki, wiecie, że uwielbiam miód. Mój portfel, 2 centy i przerzuta... Guma? Co masz w torebce? A teraz moje pytanie do was. Jaką najdziwniejszą rzecz można znaleźć w waszej torbie? Pa! To taki trochę tor przeszkód. Dobra, gotowy? Tak. To my! Uwielbiamy nagrywać wyzwania, więc dzisiaj podejmiemy się kolejnego. Nie powiedziała mi, co będziemy robić, bo chce mnie zaskoczyć. Owszem, to będzie niespodzianka. Myślę, że to ci się spodoba. Wyzwanie pizzy! Lubię pizzę. Wiem, że lubisz, ale powiem ci, o co chodzi. Ty masz jedną połówkę, a ja drugą połówkę. Mamy tutaj mnóstwo różnych składników, które musimy wrzucić na placek i trzeba zjeść cały kawałek, żeby wygrać. Okej. Nie wiem, gdzie jest haczyk, co? Zaraz zobaczysz, zawsze jest haczyk. Myślę, że będziesz w tym niezły. Masz żołądek ze stali przecież. Lubię. On? Je płatki z mlekiem i ostrym sosem. Nie. Owsiankę. Papier, kamień, nożyce. Gramy do 3? Jasne, że tak. Tak jest, wygrałam. Ja zaczynam, okej. To anchois. Nie są moją wielką miłością, ale w sumie mogą być, więc... To żelki. Ciekawe. Winogrona, obrane. Salami. Solone chipsy. Mam banany. Nie cierpisz bananów. Barbaro, ja nie zjem bananów. Wiesz, że ich nienawidzę. Przepraszam. Teraz na pewno wygram. To było nie w porządku. A to nie było specjalnie. Bardzo przysięgam, że nie wytytuło. Upieczona. Teraz cały dom pachnie bananami. Ja nawet nie mogę na to... Chyba nie dam rady. Tak! Doskonale! Nie muszę jej jeść. Wygląda obrzydliwie. O, fuj. Bo twoja nie jest taka zła. Nie? Serio? Chcesz zjeść do końca? Nie jest dobra, ale nie jest zła. Dobra, gotowy? Tak. Pa! Hej, mam pełną buzię i nie mogę. Wierzę, że to zjadłeś. Co słychać, kochani? Mogę śmiało powiedzieć, że o tego vloga prosiliście mnie najbardziej. Pokażę wam dom. I to idealna okazja, bo mamy nowy dom. W sumie to nie jest nowy, mieszkam tu od 8 roku życia, ale niedawno zrobiliśmy generalny remont. Wiecie, co jest super? Mój tata kręci filmy dokumentalne, a mama jest inżynierem. Obydwoje są wynalazcami. Poprosili moje siostry i mnie o pomoc przy projektowaniu. Ten dom to marzenie. Nie mogę się już doczekać. Okej, gotowi? Dobra. Uwaga, zaczynamy. Stacy i Chelsea chciały mieć zjeżdżalnię, więc mama i tata zamontowali to. Prawda, że ekstra? Schody przemieniają się w zjeżdżalnię z basenem z piłeczkami. Piłeczki są ważne. Lepiej unikać twardego lądowania w domu. Dobrze, a to jest nasza kuchnia. To inteligentny dom, więc można do niego mówić, a on nam odpowie. Cześć, domku, jaką mamy dziś pogodę? 72 graus ensolarado. Chelsea lubi majstrować w ustawieniach języka. Mamy też to. Naszą drukarkę 3D. Do jedzenia! Zaraz przygotuję wam truskawki z jagodami. Chelsea, dzięki za portugalski! Dobrze, a to reszta kuchni. Tu jest nasz stół kuchenny, przy którym jemy. Szczeniaczki też mają własny stół, prawda, że uroczo? To nasz barek z sokami. Wiecie, w naszej rodzinie pije się dużo soków, ale tata chyba odrobinę z tym przesadził. O, gotowe. W porządku. Tak, jest parę niedociągnięć do naprawienia. Co jeszcze tu mamy? O, drzwi wejściowe. A więc tu jest nasz salon. Tam jest wejście do domu. O, to ściana z tablicą, o której marzyła Skipper, żeby wyrażać swój nastrój. Tu jest rodzinny stół do robótek, a tu są różne przybory. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. O, wejście. I tam są też schody ze zjeżdżalnią. Wiecie co? Resztę domu pokażę na zdjęciach, bo nie mogę bez pozwolenia filmować w pokojach swoich sióstr. Kodeks sióstr. Przykro mi. Włączę muzykę. Hej, domku, włącz muzykę. Proszę, domku, jednak wyłącz tę muzykę. Dzięki, Chelsea! Przy montażu dodam inną. To jest pokój Chelsea. Prawda, że to najpiękniejszy, najsłodszy pokój na świecie? Stacy i Skipper mieszkają razem. Po stronie Stacy jest kosz, a w części Skipper jest konsola dla DJ-a. Skipper kocha tworzyć muzykę, a Stacy uwielbia rzucać do kosza przy dobrych bitach. To nasz basen i niesamowita zjeżdżalnia z dachu na dach. Nasz ogród jest piękny. Pomagałam mamie zaprojektować tę trampolinę i ogródek dla Chelsea. Lubi hodować roślinki. To właśnie nasz dom marzeń. Podoba mi się też ogród z przodu. Posadziliśmy przed nim bardzo dużo sukulentów. A teraz znów jesteśmy w moim pokoju. To wirtualna szafa, na którą głosowaliście. Wiecie co? Chyba nakręcę o niej vloga, ale później. Narka!